Szanowne panie, szanowni panowie, kiedy podeszłam do jednego z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i zapytałam, dlaczego, skąd ten upór, dlaczego nie chcą spełnić waszym żądań, żeby pensja zależała nie tylko od wykształcenia wymaganego na danym stanowisku, ale od tego, które realnie posiadacie, od tego doświadczenia, które realnie posiadacie, to powiedział mi coś, co sprawiło, że ręce mi opadły. Powiedział, że kiedy zatrudnia się kogoś z doktoratem do odśnieżania, to nie płaci mu się, jakby miał ten doktorat. Powiedziałam mu, że mówię o pracownikach ochrony zdrowia, o ludziach, którzy ratują nasze życie i zdrowie naszych bliskich, którzy tak naprawdę narażają swoje życie i zdrowie swoich bliskich, żebyśmy mogły czuć się bezpiecznie i mogli czuć się bezpiecznie. Idźcie nie tylko po rozum do głowy, ale odwołajcie się też do waszych sumień. Mówimy o życiu i zdrowiu obywateli i obywatelek tego kraju. I mówimy o ciężkiej pracy i docenieniu ciężkiej pracy setek tysięcy pracowników medycznych i niemedycznych ochrony zdrowia. Apeluję, żeby poparli poprawkę senacką, która zapewni wam godne warunki pracy i płacy. Wielokrotna pacjentka, zarówno onkologiczna, jak i podopieczna położnych, nawet teraz. Chciałabym wam podziękować za całą pracę. Nie tylko za to, co robicie w czasie koronawirusa, ryzykując swoim życiem i zdrowiem cały czas. Nie tylko w czasie pandemii, ale także wtedy, kiedy tej pandemii nie ma. I sprawa jest prosta. Zamiast oklasków, godne wynagrodzenie!